zagrał w Mieroszowie? Dzisiaj zagrałem zespoły jako pierwszy Kuweta, potem Red Bull z Wrocławia, Kluci z Marmolady z Czech, teraz gra zespół Riders, a na końcu Paprika Korps jako gwiazda. A jak długo trwały przygotowania do orkiestry? Znaczy przygotowania mniej więcej zawsze się tak sierpień, wrzesień zaczynają, żeby to wszystko dograć dokładnie. Ilu wolontariuszy ruszyło na miasto? Wolontariuszy jutro rusza 12. Tak. Na jaką kwotę liczycie? Średnio co roku staramy się między 7 a 10 tysięcy zebrać w naszej gminie i tak liczymy, żeby te minimum 8 było. Dużo biletów zostało sprzedanych na koncert. Tak, mamy wynik podobny jak w poprzednich latach, także jesteśmy zadowoleni z frekwencji. Ludzie wrzucają do puszek pieniędzy, jak pan uważa? Dużo już wrzucili? Są różne kwoty, i mniejsze, i większe, ale myślę, że około kilkuset złotych na pewno w puszkach mamy. Pana zdanie na temat Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy? No cóż, cieszę się, że orkiestra dalej gra. W tym roku po raz 22. Gratulacje dla Jurka Owsiaka, że potrafią zmobilizować wielu wolontariuszy w całej Polsce, w tym w gminie Mieroszów. Bardzo się cieszę, że Mieroszów też gra. Zawsze graliśmy i cieszę się, że organizatorzy podjęli ten trud. I gramy dla dobra dzieci, dla dobra również emerytów, seniorów, bo przecież nie tylko dla tych najmłodszych naszych mieszkańców Polski orkiestra gra, ale również od 2 lat gra dla seniorów. To jest bardzo cenne, bo przecież społeczeństwo przekrojowo jest od najmłodszych do najstarszych, prawda? Wszystkim się należy dobra opieka medyczna, dobry sprzęt medyczny i orkiestra ma to na celu, więc dziękuję organizatorom, że gramy i zbieramy również środki na terenie Mieroszowa na orkiestrę, na szczytny cel. Na temat orkiestry. Jakie jest zdanie na temat orkiestry? Zdanie jest takie. Jest dużo ludzi, którzy chcą pomóc dzieciom, czy zawsze jaka jest tam inicjatywa, żeby pomóc komukolwiek w jakiś tam sposób. Jest to zawsze jakiś tam szczytny cel, na który trzeba poświęcić nie tylko, że tam pieniądze, jakiś kawałek serca od siebie dać. Czego nie można się od niej dowiedzieć? Dialog trzeba już dwóch. Jedną z nielicznych organizacji charytatywnych, która spełnia w 100% swoje zadanie. Jak wszyscy wiemy, to jest szczytny cel. Dzięki temu wiele szpitali skorzystało ze sprzętu, wielu ludzi uratowało to życie, więc myślę, że to jest bardzo pozytywne. Duma nas, a głowa ma bryci. Na myśl o wieczorze nie mogę usiedzieć. Będzie pięknie i miło ogromnie. Niezbyt cnotliwie, niezbyt skromnie. Podobno tak. Prowadzi pan licytację. Jakie w tym roku przedmioty przeznaczone zostały na licytację? Na licytację jak zawsze mamy gadżety od sztabu, ponieważ mamy tu sztab w Mieroszowie od wielu lat. I to co nam przysyłają,
to mamy. Koszulka, kalendarz, kubek, to są wszystkie te rzeczy. Oprócz tego mamy od lokalnych naszych darczyńców inne rzeczy. Spędzasz czas na orkiestrze? Jak pani widzi, jem pyszną pizzę. Kupiłam dwie rzeczy na licytacji i słuchałam świetnych koncertów. Teraz też zresztą jest świetny, ale pizza jednak wygrała. Dobrą muzyką. Czyli warto przyjechać do Mieroszowa na koncert? Jak najbardziej. Nie mówię tego tylko jako mieroszowianka, ale też jako muzyk. Dla mnie koncerty w Mieroszowie zawsze oznaczają dobrą, ciekawą muzykę. A ja spędzam czas licytując fajne gadżety. A jak w ogóle oceniasz akcję Jurka Owsiaka? Idzie do przodu? Bardzo pozytywnie, idzie na pewno do przodu. Z każdym rokiem jest coraz lepiej i mam nadzieję, że będzie to naprawdę trwało do końca świata i jeden dzień. Czy wszystko jest w porządku, czy... Oczywiście, jak co roku. Od paru lat już tutaj jesteśmy i nigdy nie było żadnych ekscesów, nic. Fajnie się młodzież bawi i tak dalej. Naprawdę jest wszystko, jak ma być.